To są takie trzy propozycje, które dzisiaj Święty Jakub składa nam, kiedy jesteśmy w różnych sytuacjach życiowych. Jeżeli wszystko jest dobrze, układa się dobrze, mamy śpiewać. Śpiew jest wyrazem takiego pokoju, który dotyka nasze serca. Jeżeli znajdujemy się w nieszczęściu, to trzeba się modlić. Modlitwa powoduje, że Pan Bóg zajmuje pierwsze miejsce i wtedy demony lęku, obawy, przyszłości niepewnej, one zostają odcięte, odtrącone. Ale jeżeli ktoś choruje, to trzeba wezwać kapłanów. Trzeba modlić się, trzeba namaścić chorego świętym olejem, udzielić mu sakramentu chorych, ale też trzeba pojawić się na mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie, gdzie jest kapłan, który przyzywając obecności Jezusa Chrystusa modli się o cud uzdrowienia. Ale przede wszystkim o to, żeby serce człowieka, który jest chory, było otwarte na to, co Pan Bóg może w jego życiu uczynić i w jaki sposób może na nowo ustawić hierarchię ważności po to i wartości, po to, żeby można było dobrze zmierzyć się z chorobą, która czasami jest bardzo niebezpieczna.